Czuję się bardzo szczęśliwy, że zostałem nagrodzony, ponieważ nagroda ta jest przyznawana osobom, które swoim talentem, swoimi dokonaniami zmieniają świat na lepsze. Jest to dla mnie wielki zaszczyt. Moja fotografia, która jest dosyć wyciszona, nie jest kontrowersyjna, manuje ciszą. To jest dla mnie coś bardzo ważnego, że została zauważona i doceniona. Jest to dla mnie wielki zaszczyt, że otrzymuję taką nagrodę w tak wyjątkowym miejscu. Niezwykle bardzo ważny dla mnie w mojej fotografii jest proces jej tworzenia. Proces dzielę na dostrzeganie i oczekiwanie. Dostrzeganie, szukam miejsc, które są dla mnie w jakiś sposób wyjątkowe. Są to zwyczajne miejsca, gdzie oczekuję na dane zdarzenie, czasami kilka godzin, czasami kilka dni, aby zauważyć coś wyjątkowego w życiu zwyczajnym. Ta zwyczajność z pozoru jest dla mnie wyjątkowa, oczekiwanie na nią, na coś, co nie mogę do końca przewidzieć, a co do mnie przychodzi. Jest to dla mnie bardzo ważne ze względu, tylko nie ze względu jako ze względów artystycznych, ale również duchowych. Ci trasferiamo in Polonia, perché a vincere il premio fotografia è stato Marcin Rycek. Dziękuję bardzo. Czuję się już szczęśliwy, ponieważ jest to bardzo dla mnie ważna nagroda. Jest to nagroda dla osób, które swoim talentem, swoim dokonaniami zmieniają świat na lepsze. No, czuję się zaszczycony właśnie tą nagrodą, że właśnie mogę odebrać ją w tak wyjątkowym miejscu, właśnie tutaj w Watykanie. Jest to dla mnie wielkie wyróżnienie, że moja fotografia, która jest prosta, która jest dosyć spokojna, niekontrowersyjna, została zauważona. Jest to dla mnie wielki zaszczyt.